Gościem portalu MyPiS.pl jest poseł Andrzej Adamczyk. Będziemy dzisiaj rozmawiać o ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa budowlanego. Jak się okazuje, profesor Lech Kaczyński, świętej pamięci prezydent RP, miał dobry nos w kwestii tej ustawy. Coś więcej nam pan poseł powie. To jest wielkie zwycięstwo pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To dowód na to, że prezydent Lech Kaczyński w swoich ocenach, w swojej pracy potrafił przewidzieć skutki złych rozstrzygnięć legislacyjnych. Zresztą nie tylko złych rozstrzygnięć legislacyjnych, co złych decyzji rządowych w całym zakresie swojej działalności. Podejmował decyzje, które były przede wszystkim korzystne dla Rzeczpospolitej, dla Polaków. I w tym konkretnym wycinku, jakże niebagatelnym, bo przecież prawo budowlane reguluje tak naprawdę cały proces inwestycyjny w Polsce. Co to znaczy reguluje proces inwestycyjny? A to znaczy określa, na jakich zasadach będziemy budowali, będziemy modernizowali, remontowali wszystkie obiekty budowlane, nie tylko domy mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, ale wszystkie obiekty, a takim obiektem jest chociażby wiadukt kolejowy, trasa kolejowa, lotnisko, w końcu wieża ciśnień, port, nabrzeże portowe itd. itd. Czego dotyczyły te konkretne zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego? Zastrzeżenia, które zresztą skierował w formie zaskarżenia prezydent Lech Kaczyński, konsumowały wątpliwości, które pojawiły się w trakcie prac nad nowelizacją ustawy prawo budowlane. Przypomnę, że miało to miejsce początkiem 2009, na przełomie 2008 roku. Kiedy to Komisja Przyjazne Państwo, kierowana przez przyjaciela było, nie było Donalda Tuska, być może on teraz nie chce, żeby to przypominać, ale na tamten czas to przecież był przyjaciel premiera, Janusz Palikot, szef Komisji Przyjazne Państwo. To przecież ta komisja właśnie proponowała rozstrzygnięcia, które były przygotowane o zgrozo przez konkretną konfraternie budowlaną, jaką są deweloperzy budowlani. To oni przynieśli do Komisji Przyjazne Państwo projekt ustawy i Komisja Przyjazne Państwo wzięła ten projekt jako swój, praktycznie po niewielu modyfikacjach. I tam znalazły się zapisy, które burzyły porządek konstytucyjny, jeżeli chodzi o poszanowanie własności. Proszę sobie wyobrazić, że gdyby weszła w życie ta ustawa, to właściciel nieruchomości, właściciel działki, który niecodziennie musi tą działkę kontrolować, niecodziennie musi kontrolować, co się dzieje w jej najbliższym otoczeniu, mógłby się na przykład po powrocie z zagranicy albo też po dłuższym pobycie w szpitalu zorientować, że po pół roku w sąsiedztwie jego działki wybudowano takie obiekty, które obniżyły całkowicie wartość jego działki. No wyobraźmy sobie budynek 10-piętrowy w sąsiedztwie naszej działki. Wyobraźmy sobie zakład przemysłowy, czy każde inne przedsięwzięcie, które by zrealizowano na działce sąsiedniej. No można by doprowadzić wręcz do tego, że ta działka straciłaby walory swoje, wszystkie, które do tej pory posiadała. A przecież nieruchomość to jest własność, a konstytucyjne poszanowanie własności w Rzeczypospolitej obowiązuje. I dzięki Bogu Trybunał Konstytucyjny to uwzględnił, a prezydent Lech Kaczyński zwrócił na to właśnie uwagę, kierując wniosek do Trybunału. To nie może być tak z kolei, że przepisy, które zawarte były w tej ustawie dotyczące tak zwanej abolicji wszystkich obiektów zrealizowanych przed 1995 z naruszeniem prawa, żeby mogły obowiązywać. Przecież to o pomstę do nieba wołało, że oto ktoś, kto wybudował niezgodnie z prawem, zaznaczam. A ustawodawca tego nie doprecyzował. Nie wskazał, że bez decyzji o pozwoleniu na budowę niezgodnie z prawem, to mogło być także niezgodnie z przepisami budowlanymi, określającymi zasady realizacji technologii. Być może, że obiekt zlokalizowany w granicy działki, obiekt, który tak naprawdę wpływa na działki sąsiednie, tak? I on byłby z mocy tej ustawy, bez jakichkolwiek dokumentów, zakwalifikowany jako obiekt, który można użytkować, który ma pełne prawo funkcjonowania.
niczym nieuzasadnione były te rozstrzygnięcia. Mieliśmy bardzo duże wątpliwości. W trakcie prac parlamentarnych Klub Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiał się bardzo mocno tym rozstrzygnięciom. No niestety konfraternia Platformy Obywatelskiej wspierana przez Donalda Tuska zwyciężyła wówczas. To premier Donald Tusk mówił wielokrotnie, mamy nowe prawo budowlane, a wtórował mu w tym Cezary Grabarczyk, minister infrastruktury, nie wiem, który częściej, ale powoływał się na doskonałe rozstrzygnięcia, które przyjęto głosami Platformy Obywatelskiej. I te doskonałe rozstrzygnięcia Trybunał Konstytucyjny w dniu wczorajszym, potwierdzając wątpliwości pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, wysadził wręcz w powietrze, dzięki Bogu, że nie do nieba. Rozsypała nam się cała ustawa, bo Trybunał w pełni przyznał rację prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. W pełni przyznał rację w końcu Klubowi Parlamentarnemu Prawo i Sprawiedliwość, nie pisząc o tym wprost w swoim wyroku, ale w pełni przyznał rację, twierdząc, że bez zaskarżonych zapisów ta ustawa nie ma sensu obowiązania i ta ustawa w ogóle nie będzie obowiązywała. I dzięki Bogu, na cześć i chwałę wszystkim tym, którzy chcą w sposób normalny, racjonalny, zgodny z etyką realizować przedsięwzięcia inwestycyjne. To, że protestowaliśmy przeciwko tej ustawie, to trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, nie oznacza, że my nie mamy pomysłów, jak skrócić proces inwestycyjny, że my nie mamy pomysłu, że Prawo i Sprawiedliwość, nie oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma pomysłów, jak proces ten udrożnić, jak co zrobić, żeby skrócić albo zniwelować wręcz gehennę tych, którzy chcą często budować domy mieszkalne, zakłady przemysłowe, budynki użyteczności publicznej, borykają się z wieloma kłopotami. Mamy te pomysły. My w trakcie prac nad tym projektem, który został wysadzony w powietrze przez Trybunał Konstytucyjny, projektem autorstwa Platformy Obywatelskiej, wielokrotnie mówiliśmy o tym. Niestety w bucie, w takim wręcz amoku posłowie Platformy Obywatelskiej, senatorowie, a rząd przede wszystkim nie chcieli tego słuchać. My przygotowujemy projekty zmian i mam nadzieję, że będzie nam dane, żeby ten inwestorski tor przeszkód, jak nazywa się tą gehennę, zniwelować, ułatwić Polakom inwestowanie i budowanie. Ale nie na zasadach drakońskich, niezgodnych z konstytucją, niezgodnych z prawem, nie na zasadach, które tak naprawdę szkodzą Polakom, co zaproponował Donald Tusk wraz ze swoją ekipą polityków Platformy Obywatelskiej. Ja muszę powiedzieć, że trzeba żałować, że te pozostałe projekty, te pozostałe ustawy, które zostały zgłoszone przez Lecha Kaczyńskiego, zostały zablokowane przez Bronisława Komorowskiego. Ich decyzja o ich wysłaniu do Trybunału została cofnięta, bo pewnie też okazałyby się niekonstytucyjne. Dziękujemy bardzo. Gościem portalu MyPiS.pl był poseł Andrzej Adamczyk, Prawo i Sprawiedliwość.